Hejcie, siemano, witajcie z tej strony Stevie, ze mną jest dzisiaj Woski, a to jest specjalny odcinek halloweenowy na moim kanale, na naszym kanale. No i co, na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no i zobaczcie, kogo wam przyprowadziłem. Woskiego dawno nie było u nas na kanale. No. Woski standardowo na moich odcinkach je, bo on stwierdził, że ogólnie, o właśnie, o tym też można powiedzieć, nagraliśmy dwa odcinki, jeden odcinek jest u Woskiego i jeden odcinek będzie u mnie i Woski stwierdził, że poczeka z jedzeniem na mój odcinek, nie będzie jadł na swoim odcinku, także no miło z jego strony, także jak będziecie słyszeli w tle jakieś picie soczku, pić jedzenie, jakieś cokolwiek, szumy, szmery i tak dalej, no to jest właśnie Woski. No i co my mamy za minigrę? Od roku nie nagrywaliśmy, to tak, trzeba czasami. Tak, dawno nic nie nagrywaliśmy, także jesteśmy ze specjalnym odcinkiem. No i Woski znalazł jakąś taką mapę halloweenową. Jak ta mapa Woski się nazywa? Pumpkin Party chyba? No, także jest to coś takiego. No i jest tu 6 minigierek, 3 minigierki są u Woskiego, macie linka w opisie. I mamy jeszcze 3 minigierki, które będą teraz u mnie tutaj na tym odcinku. Także tak, mamy tutaj kostiumy do wyboru. U Woskiego na odcinku miałem kostium, który ja miałem, ten z drugiej strony. Zobaczcie, ile jest tu kostiumów. Miałem kostium tego Widera tutaj. Jak się w to wejdzie, to się nam wtedy zmienia i jest taki kostium widoczny. Co bierzesz teraz? Jaki kostium bierzesz, Woski? Nie wiem. Ja może wezmę mój klasyczny skin, ponieważ mam taki halloweenowy. Że ten mi się najbardziej podoba kostium. Ogólnie ten skin, który mam pod tym kostiumem, to też jest mój halloweenowy skin od zeszłego roku jeszcze, nie? Także jak nie widzieliście poprzedniego odcinka halloweenowego, to gdzieś tam na kanale na pewno jest. Dobra, sobie wezmę tego Wolfa, chociaż no Wolf to jest mało mała przerwa taki... była. Mała przerwa była. Wolf jest mało halloweenowy, to może weźmiemy tego Pumpkin Mana sobie. Ja biorę swoją staro. Co biorę? Bierzesz moją staro? Dobra. O nie, zakraszował mi chyba. Nie. Co, Minecraft ci skraszował? Okej, jestem już. Zobaczcie w ogóle, jaka jest mapa, mega ciekawa, fajnie to wygląda. A zobacz na dwór wyjść tutaj, o, nie da się wyskoczyć. No niestety, to samobójstwa nie popełnimy, ale mapa jest naprawdę. Mapa jest naprawdę ciekawa. Dobra, w sumie ta wiedźma pasuje do Halloween i ten tutaj ziomeczek, co ja mam, też pasuje. Twoja stara. Dyniowa głowa też pasuje. Dobra, zobaczcie, to są gry, które były robione u Woskiego. Spider-Run, co my tu jeszcze mamy? To jakie sobie... fajne tutaj te obrazy. No dobra, ja nie będę mówił, co tu było, po prostu jak chcecie wiedzieć, co było, to wejdziecie na odcinek do Woskiego. Dobra, przechodzimy do tych gier, które mamy tutaj. No to która? Wiesz co, no po kolei, no nie wiem, może ta pierwsza tutaj, o to. Co, lecimy z tym? Może być? Odpalaj. No odpalaj, to twoja kolej. Odpalam. Zaraz się powinno odpalić, zadziałać. Mapy nie pokazałem jeszcze tutaj, ale to jeszcze tam gdzieś w międzyczasie wam pokażę. Odpaliło się to czy nie? Click here i tak, start i no musisz, że kliknąć na czacie. O nie. No, masz powiadomienie na czacie, kliknij. Mam, okay, już. Dobra, mam. Okej, okay, survive the zombie. Okej, okay, czyli musimy przeżyć, tam i zombiaki się spawnują. Jeżeli raz nas uderzą, to zostajemy zombiakami. I zobaczcie, przeniosło nas i rozpoczyna się gra. I te gierki są naprawdę ciekawe. Ogólnie z Woskim tak ustaliliśmy sobie, że będziemy po 3 rundy grali każdej minigierki, nie? Jeszcze zależy od. Czyli czekaj, co? Zombie mnie nie może trafić, tak? Czy co? No, mam uciekać przed nim, czy co? No musisz tu uciekać. I chyba będą się nowe spawnowały. Ale, tak jest coś. Zaraz przejmę, bo nie, ja Woski już grał, ale ja tego nie ogarniam. Czemu za mną chodzą tylko? Halo? Czyli my mamy po prostu przed nimi uciekać. Ej, a nie można ich zaatakować, zabić czy coś? Musimy tylko uciekać. Chyba nie. Jeżeli nas dotkną, to zostajemy zombiakami. Że uciekaj lepiej. Ale czemu za mną cały czas łażą? No właśnie za mną nie, także dobrze, idźcie do Woskiego. Nie możecie zostawić spokoju. Gdzie one są? Ej, w ogóle musiałbym sobie z poprzedniego odcinka halloweenowego wziąć muzykę tą straszną gdzieś znaleźć i wgrać, żeby coś takiego fajnego, wiesz, był klimacik, nie? Żeby Halloween skomponowanego. Music, no copyright, na YouTubie tylko wyszukaj. No. No kurde, obróciłem się. Dobra, jestem zombiaczkiem. Okej, czyli ja wygrałem. Duchem w sumie, no chyba wygrałeś, ale tych zombiaków myślałem, że się zamieniłem w zombiaka. Okay. A to był po prostu kolejny, który się zespałnił. Czyli chyba z czasem jest tych zombiaków coraz więcej, stary, tak mi się wydaje. No chyba tak, teraz 3 chyba tu były. No 3 mamy. Trzy, a wcześniej właśnie były 2. To takie kurde. W ogóle mapa jest bardzo fajna, do 11 graczy może tu być. Ile? 11 graczy? Na tej mapie 11 graczy, stary, przecież tutaj na 2 osoby tu jest mała mapka. To jest od 1 osoby do 11. Okej, czyli kolejna rundka? Tak, dawaj again. To dawaj. Fajnie, podoba mi się to. A, odpaliłeś, okej.
Okej, okay, a tu jest jeszcze Pumpkin Party na środku, czy to jest po prostu opisana mapa? O co tutaj chodzi? To na obrazie. I tu jeszcze jakieś dwie minigry są chyba. A w ogóle co się pozmieniało u ciebie przez ten rok? U mnie co się pozmieniało? No. U mnie się bardzo dużo zmieniło. Znaczy nie tyle dużo, co się zmieniło, a na pewno dużo się zadziało. A ty to robisz specjalnie, bo ty mnie to zagadujesz, stary. My się... Dobra, o nie, chyba mnie dogoni, albo nie dogoni. No co się pozmieniało? No powiedz, no powiedz. O nie, ej stary, o dobra, żyję. Już przegrałeś? Nie, jeszcze nie. Nie przegrałem. Dobra, niech one za tobą chodzą. No dużo, znaczy nic się w sumie nie pozmieniało takiego, no, ale no co ja ci będę opowiadał? To jest, wiesz, za długi temat. Jakbym zaczął opowiadać swoją historię tutaj, to... Historia życia z Tibiego. Historia życia. Moja historia rozpoczęła się tak. Ej, chciałbym to umieć opowiadać historię. Niektórzy... O, ja ucieknę. Uciekłeś? Przegrałem. A, najsik, dobra, 1-1. Chciałbym umieć opowiadać historię. Niektórzy ludzie naprawdę potrafią to robić. Ja nie umiem. No ja tak samo, na przykład wiesz, taki właśnie historia... Ha... Ej, czemu jak ciebie już nie ma, to... No musisz chwilę poczekać. Jeszcze musisz przeżyć, bo chyba może być remis. A jakby mnie złapały, to byłby remis? Chyba tak, ale nie. No nie, to by było niesprawiedliwe, dobra, nice. Udało się. No, chciałbym tak na przykład historie halloweenowe opowiadać, umieć, nie? Ale będzie jak odpala się nagrywanie i zaczyna się nagrywać po jakimś czasie dłuższym, to po prostu ma się chęć na to i się nagrywa inaczej, bo po prostu, wiesz, nagrywasz to, bo chcesz to nagrywać, a nie, że takie jak ostatnie odcinki Beworlda, które tam gdzieś wrzucaliśmy, które no, już były takie... No, tam nie chciałbym się już nagrywać. No, specjalnie mieliśmy... tego drugiego sezonu. W ogóle dokładnie, nie, dokładnie. Także... Ale i tak możecie obejrzeć odcinki z tego Beworlda. No i coś spoko planujemy. Wyszło, ale no... Dobra, ostatnia, słuchajcie, ostatnia runda, Woski gdzieś tam już za Woskim szaleją zombiaki i hałasują i na szczęście idą sobie za Woskim. Dobra, Woski, ty sobie idź w drugą stronę może, co? A ja ciebie mogę uderzyć? Nie mogę. A wyłączyłeś tutaj ten, żebyś nic się mogli nic nie zmieniałem. A, tak chyba było? To jest tak na mapie. No okej. Okay. Tylko, okay. O, stary! O nie, dobra, poszedł za tobą, na całe szczęście. Jak to za mną? Czemu za mną chodzi zawsze? O nie. No nie, dorwał mnie. O, wygrałem. No jeszcze nie wygrałeś, bo jeszcze jesteś na mapie, jeszcze cię ganiają, czy ci nie ganiają już. Ale się ganiają cię jeszcze, myślałem, że się zawiesił. No szybkie są. Ale one nie mają żadnych speed boostów, nie? Czy coś? No trzy są i później już nie. Ej, halo, teleportuj mnie, halo, gra. Proszę. Wiesz co? Ja bym chciał sprawdzić, czy byś dało się przeżyć, wygrałem. Jakbyśmy przeżyli dłużej, czy po prostu tych zombiaków byłoby jeszcze więcej niż te jest trzy. Coraz więcej, to już jest, teraz trzy są. Wcześniej spróbujmy, były jeden chyba są. Spróbujmy czasu. Jeszcze raz zagrać i przeżyć więcej ich. O, chcesz wygrać. No. Raczej, że tak. Again, okay, dobra, słuchajcie. Odpalaj. Odpalamy i lecimy. Ostatnia rundka z zombiaków. Czekaj, zapomniałem jeść. Czekaj. Zapomniałem jeść, Woski. Zapomniałem jeść na twoim odcinku. No, okej, już możemy. Dobra, gotowy? Jakie dobre krewetki. Jakie dobre krewetki. Czemu krewetki? Fuj, jak można jeść krewetki? Nie wiem, kto nie jest za krewetkami tak jak ja, to like. Zostaw lajka. Jak nie lubisz krewetek, to zostaw lajka. Krewetki, kawiar, majonez. Nie! Dobra, to nie jest realne. To nie jest realne, że przeżyjemy do większej ilości zombiaków. Nawet nie ma co na to liczyć, stary. Dobra. Lecimy z kolejną minigierką, bo to nie ma sensu. No ciekawe, czy będzie remis. Jeszcze. O, jest remis. Można, remis można jest, remis. Czyli musiałeś jeszcze przeżyć chwilę. No. O, widzisz. Okej, okay, to zobacz, zauważyłem, od kiedy się przeprowadziłem, to nic mi się nie chce robić i tylko gram w ligę. No. I jesz, i nic nie robisz, i pewnie... No właśnie. Zobacz, wczoraj się obudziłem coś o, nie wiem, 23 czy coś takiego. No. Tam sobie pooglądałem, trochę pomontowałem filmy do 6, potem położyłem się spać i to spałem do 17. Do 17? Co ty gadasz? No. Ładnie. Tylko zakupy zrobiłem i nagrywam teraz. To, tak normalnie mój dzień wygląda. No czekaj. Ty, chodź, ja sobie wezmę... Co tam masz? Co ale się zrobił? Ale sekrety fajne. Co tam wyjdź jest? Tam i zamknij drzwi. No, i co? O, ale sekrety, nic tu się nie dzieje. A, ty, teleport jest jakiś. Co tu się dzieje? Najsik. A właśnie miałem mówić, że ten, że chcę iść tutaj zmienić strój sobie. To chodź tutaj, zmienimy strój. Okej. Okay. Ja sobie zmienię przynajmniej. Wezmę sobie coś innego teraz. Okej. Okay. Tylko nie wiem też właśnie co. Ja sobie wezmę może tego Blaze'a. Może tego Blaze'a.
Czemu bez skina? Jak można grać bez skina? Chcesz coś swojego skina? Sobie. No masz coś tam, masz, no dobra. Niech ci będzie. Dobra, to co? Kolejna minigra, chodź. No. Można w sumie tymi drzwiami, no. Fajne te drzwi są. Taki sekrecik stary. Brewing contest. Odpalam już. Dobra, odpalaj. Co trzy to jest potki w ogóle? Musimy zrobić. Trzy potki? No. Tak po prostu trzy potki? Co z tymi? To jest jakiś gal, ten kocioł tutaj stary. Będziemy coś do kotła wrzucać. O, mama już. Mi się pojawiła. No nie wiem, ja mam diamentową siekierkę tutaj. I... ja mam tak po lewej mapę wielko. No też mam tą mapę i nie wiem co ta mapa oznacza. To są jakieś kotły stary, coś będziemy tu gotować czy co my tu będziemy robić? Mam jakiś kocioł. TP back to cauldron. Co to jest? Cauldron. Okej, czyli mamy tutaj chyba książkę, to musimy zdobyć. Silverfish Scales, Spider Eye i Gunpowder. Ale ja tu nie mogę chodzić, ja jestem jakby zablokowany. A nie, mogę, dobra, okej, w drugą stronę. Okej, mam to. A gdzie ty to patrzysz, co musisz zdobyć? Mamy książkę. Chyba, no i nie wiem, chyba co potrzebuję zrobić. Spider Eye. Ej, tu nas pająki atakują ogólnie, nie chcę nic mówić. No. Stary. Zabijaj je. No zabijam, zabijam. Wszędzie. No mam Spider Eye, okej, okay. Pająk mi sam do mnie przyszedł. Spider Eye, okay. Gunpowder jeszcze, a Gunpowder to może być problem, co z Gunpowderem? Tu jest Gunpowder. A to my razem współpracujemy, my jesteśmy ziomki, bo ja cię mogę bić. Wiedziałem, że zaczniemy mnie bić, co ci powiem. Clap, oh my god. No, ale przegrasz, albo nie pierwszy przegrasz. Pierwszy sezon B-World. Ej, HP na mnie schodzi chyba, co? Okej. Okay. No, w ogóle nam HP nie schodzi, szkoda. To my ziomki jesteśmy chyba jednak, w teamie jesteśmy to, razem. Nie jesteśmy w teamie, ale musimy tutaj pozabijać tutaj te potwory. No, a te, one okay, też ja nam już... nic nie robią. A tu jest chyba wszystko już mam. A ja? Ja, to jesteśmy w teamie, ej, no to daj mi coś. Czekaj, co ja to jeszcze potrzebuję? No mam to, a jak mam coś, to się świeci, wtedy się świeci, nie? Czy jak to jest? Nie wiem, jak to działa. No też właśnie. Nie rozumiem tej minigry zbyt dobrze. Też nie ogarniam. Jak wiecie, wrzuciłem o co chodzi to, w tej minigrze... potrzebowałem i no, jak nic wiecie, nie o co stało. Chodzi w tej minigrze, to możecie nam pisać. Idę do tych creeperów po ten gunpowder. Mi się wydaje, wiesz co, że... no coś na pewno tutaj trzeba jakby w tych kotłach zrobić, nie? Jakieś miksturki magiczne czy coś. Ale no nie wiem. Jeśli przeczytasz to książkę, to zebrałem to, co potrzebuję, ale no nic nie działa. Żaby tu jeszcze są. No ja też mam wszystko. Gunpowder mam. A mam jeszcze z creepera jakiś taki dziwny wywar. Nie wiem, co jakieś to jest. Butelki jakoś. Ten wiadro. No wiadro z jakimś kwasem czy coś takiego. No też to mam. Wypij to. Nie da się. Da się wypić? Nie da się? Nie. No nie da się. Jak ty tam na górę wskakujesz w ogóle? Tu nie da się wskoczyć. Musisz napić się tego kotła, który masz na dziewiątce. A. O kurde. A i mnie po prostu teleportuje. Ale to mnie teleportowało do tego kotła czerwonego na przykład, nie? Aha, no, i masz jeden punkt po prostu. Okej, rozumiem. Dobra, to tak trochę nie ogarnialiśmy, ale już wiemy. O co chodzi. Okej, mam już to. I co, i muszę to po prostu rzucać w kolejności, tak? Jabłko muszę, co? Jak ja jabłko tu dostanę? A tu na środku pewnie. O, na środku się raz. Tutaj żaby jeszcze mamy. Dobra, wrzuciłem, mam jeden punkt. Okej, już wiem o co chodzi. Okej, mamy 13 sekund, to czy będzie remis, czy ktoś wygra? Pumpkin, Spider Eye, jabłko. No to będzie hardcore. Co, ja bym jeszcze jedną rundkę zagrał, bo to jest fajne. Jeszcze raz, tak, już wiem o co chodzi. Pierwszy raz mam coś takiego stary, że zrobiłem reloga i to pomogło. I to wystarczyło, żeby gra zaczęła działać, naprawdę. Czasami to trzeba się tak namęczyć. Sezon, pamiętam, o. Ale problemy, nie? Zawsze, czasami jakie my problemy mieliśmy, słuchajcie, za kulisami w tym Minecrafcie takie rzeczy się działy. I tak nas wkurzały, tak nas denerwowały, że to szok, nie? Mieliśmy dużo problemów. To był główny powód, że tak szybko zakończyliśmy sezon. No to jest racja, to jest racja. Zawsze dużymi problemami też, przez które nie chciało nam się nagrywać, to właśnie były jakieś problemy techniczne, nie? Tak było w dużej części. Dobra, chyba to podczas co? Jednego odcinka z 4 razy resetowaliśmy serwer? No, dokładnie. O, nawet mi nie przypominaj. Ale na odcinkach byliśmy mega weseli i mega pozytywni mimo wszystko. Możecie oglądać, link do playlisty w opisie. Nie, no ale nie gadaj, bo staraliśmy się być dla widzów, wiesz, no tacy ogarnieni. Family friendly. To ja? Family friendly? No ja, może ja, ty to nie bardzo. Zazwyczaj wycinałem to, co ty tam gadałeś takiego. Dobra, jabłko, lecimy. Jabłko. Okej, mam już jabłko.
Co? Jak ty żeś tak szybko to zebrał? To silverfish i gunpowder. Okay. O, tutaj żaby. Ej, a te jabłka znikają w ogóle. One się pojawiają i znikają. Dobra, mam jabłko. Coś czuję, że teraz ci lepiej pójdzie. Silverfish. Okej, już mam gunpowder i teraz jeszcze tylko silverfisha. I wygrywam. No, niekoniecznie wygrasz. No, a kiedy dobra, ty wygrałeś ze mną? Co? No, w sumie tak. W sumie tak, dobra, ja idę do creeperów. Szybko. Yep. Ale w sumie dobrze, że nie możemy się tu bić chyba, nie? A one no. Mogą mnie zabić? Nie mogą. A, no to easy. Po prostu jestem jakby nieśmiertelny, także. A ile tego gunpowdera? Wszystko po jednej sztuce, nie? No. Trzeba zbierać. Wow, masakra. I już pierwszy punkt. Masz okay, już? Teraz trzeba żabę zabić. Silverfish, silverfish. Ej, powiem ci, jak tą mapę się wyćwiczy, to już jest później easy, nie? No. Można to tak na szybkości robić. I sobie nawet tak trenować na tym, to jest fajne. Dobra, czyli to w takiej kolejności trzeba wrzucić, jak tu jest. Okej, okay, wrzucam jabłko, tworzymy magiczną miksturę. Słuchajcie. I będzie... Punkcik dla Stevie'ego, lecimy dalej. Co tam dalej mamy? Frog. Trzeba żabę zabić. Dobra, mamy żabę. A ty co, czego ci tam brakuje? Nie, ja już drugi mam. No faktycznie, okay. O ty ciulu. Nie mogę trafić żaby, ja to jestem dobry. Tak to powinno. Dobra, żaba, creeper, znowu coś z creepera, a to ja to zdobędę, tu to zdobędę. Z creepera trzeba wziąć, nie? To takie coś, tą maść, co to no, jest. No, ten dobra. Toksyczne coś. Idziemy do creepera. I ostatnie jabłuszko. A bo ty już trzeci punkt lecisz. No i trzeci i ostatni. O nie. Dlaczego skrip? Okay. O dobra, mam to i mi brakuje jeszcze golden nuggets, a te golden nuggets, a tam są, dobra, widzę. Jeju, jak daleko trzeba do nich iść. Ale nie musisz, że wygrałem. Co? No daj mi jeszcze się wykazać, gdzie one, gdzie te nuggetsy są. Aha, to z tych leci. Ej, zostaw go! W ogóle nie spamuj, no. Nie spamuj. No. Okej, ale ty jesteś, nie? No weź, nie masz taki. Idź sobie. Daj mi chociaż jeszcze punkcik zdobyć, a bo ty już masz 3 punkty. Znowu zebrałeś? Mój! A jeszcze jeden punkt uda mi się zdobyć. Chyba, albo już nie zdążę, co? Nie wiem, ja już wygrałem. A, no i... to co, to czemu to się nie ten, nie wyszło? Nie wiem, chyba... Bo ja już nie mam motywacji, nie jak już wygrałeś. A, ale zdobyłem, a może nie wygrałeś, może jeszcze cię dogonię. A ile masz punktów? No, mam 3 punkty i nie mam i nie już masz... książki. To było do 3 punktów. No to co się stanie, jak ja zbiorę teraz to? Pumpkin, potem to i potem jabłko. Dobra, mamy po 3 punkty i co? A, wygrałem. I wygrałeś po prostu, aha. Okej, ale wiemy mniej więcej, o co chodzi. To co, okay, trzecie minigierko lecimy. Ostatnia minigierka, bo ten odcinek będzie gigantycznie długi, a my nie chcemy takich akcji, bo będzie za długi. Czyli strzelamy do czegoś. Do czego? Strzelamy, tak? No, strzelamy i strzelamy, ale o. No dobra. Do fajna minigierka, już mi się podoba. Okej, to jeszcze te dają minusowe punkty, jeżeli... Nie, w kota powinno być plus 3. Czemu? Halo. Dlaczego? Czarny kot to jest najgorsze, co może być. No, czyli plus 3 punkty, a nie minus 3. Jak ci przez ulicę przejdzie, a to już zaczyna. No dlatego go zastrzelasz. Force start the game. Okej. Okay. A i strzelamy teraz. A, po prostu łuk mamy, okej. Okay. To czekaj, bo ja nie wiem, co ja mam strzelać, bo tam nie widziałem, ty. Bo tam, żeby ci nie odejmowało tych punktów. Czy to obojętnie przeładujemy? Nie strzelaj villagerów i w koty. I wszystko inne strzelaj, no. Ej, siedziałem na krześle tak niewygodnie, aż mi noga ścierpła. A, jak boli. O, duch. Zostaw tego ducha. Nie trafiłem. O, dostałem jeden punkt. Nice. Strzelaj w kota. Ej, ale fajne to jest, podoba mi się. Tylko trochę mi laguje, nie wiem jak tobie. Nudne takie. No nudne. Nie, znaczy, ja mam dobrego peceta, że nie laguje. Fajne to jest dla osób, które lubią rywalizować. To jest spoko wtedy. Według mnie. Ciekawe, co zrobimy na ten... W grudniu, może jakiś kolejny maraton z TV. O, to jest dobre. Jest w planach maraton, możesz powiedzieć o tym maratonie. Co tam no, bo tak jakby planujemy, ale nie planujemy, ale planujemy, że będzie maraton 24 dni w
Dwa na raz trafiłeś. No, ale czekaj, jakiś... O, 5 punktów zostałem ze Złotego Ducha. W grudniu będzie maraton, u mnie kalendarz adwentowy ze Stevie'im. Czyli 23 odcinki w grudniu i potem, no... Ja nie wiem, jak ja to z nim przeżyję. Tyle odcinków. No jakoś dam radę chyba, no. Zobaczymy. To będziesz po prostu dzień w dzień. O, prawie w kota trafiłem. Dzień w dzień będziesz wrzucał. 24 dni. Od 1 do 24 grudnia. 24 dni jedzenia na odcinkach z Woskiem. A nie, on w sumie na swoich odcinkach. No, na swoich odcinkach nie, zapomniałem. Tak, czekajcie do nowego roku, kolejnego roku, żeby zobaczyć kolejny odcinek specjalny halloweenowy. Ale ogólnie mamy nadzieję, że wam się podobał, bo poprzedni odcinek był według mnie mniej ciekawy niż ten. Te minigierki były fajne. Okay. Te minigierki były fajne. No i co, to chyba na tyle. Mieliśmy to pomieszczenie w ogóle pokazać, co? Ano. No. Chodź, także to są wszyscy twórcy właśnie chyba tej mapy. Także co, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Ze mną był Woski. Zapraszam do kanału, do Woskiego na kanał, gdzie możecie obejrzeć drugi odcinek, kolejne 3 minigierki. No i co? Trzymajcie się, hej, widziałeś tego wielkiego pająka na suficie? Teraz dopiero go zacząłem. Znaczy, to ten z pierwszej minigry, która była na moim kanale. Tak, także zapraszamy do Woskiego. No i co? Trzymajcie się, hej!